Światowe Dni Młodzieży, które miały miejsce w 2016 roku, były dla mnie pięknym czasem. Czasem, którym można było się zbudować postawą wielu młodych ludzi. Wielu młodych ludzi odkryłem na nowo, wiele młodych ludzi doświadczyłem ich ciężkiej pracy, wytężonego wysiłku. Ale przede wszystkim był to czas poznania innych, poznania ich możliwości, poznania ich zainteresowań, ich pasji. Był to również inny aspekt poznania, poznania drugiego człowieka w działaniu, na kogo można liczyć, z kim można się porozumieć, kto był dla nas ogromnym wsparciem. Nie tylko tym finansowym, ale przede wszystkim wsparciem mentalnym, wsparciem, które można tylko odwzajemnić wzajemną życzliwością i przyjaźnią. I to było piękne. To było piękne dlatego, że te przyjaźnie pozostały, te relacje pozostały. To wszystko, co się w tej chwili dzieje, jest w jakimś stopniu owocem tego, co wydarzyło się parę lat temu. Przygotowania rozpoczęły się w roku 2014 i był to czas wytężonej pracy. Były to przygotowania wstępne, były to szereg szkoleń dla młodych ludzi, szkolenia, które powodowały, że ci młodzi ludzie otwierali się też na innych, że powstawały partnerstwa publiczno-społeczno-prywatne właśnie dzięki tym młodym ludziom, którzy bardzo czynnie zaangażowali się w to, co proponowaliśmy dla nich w ramach tych przygotowań. 16 rok był rokiem trudnym, to był rok już takiego bliższego przygotowania, ale też rok, który dawał wiele satysfakcji, zwłaszcza wtedy, kiedy mogliśmy wyjechać do Krakowa i przede wszystkim uprzedzając ten czas wyjazdem do Sącza, gdzie zobaczyliśmy, że nasza praca wykonywana przez te parę dobrych miesięcy nie poszła na marne, że to, co zrealizowaliśmy, okupione wielkimi czasami wysiłkiem, ale też przede wszystkim czasem naszym, nie poszło na marne i w jakiś sposób sprawiało, że inni mogli się do siebie zbliżyć, że inni mogli się poznać i że mogli wzajemnie ze sobą przebywać. Światowe Dni Młodzieży dla nas nie skończyły się z rokiem 2016, bo to wiadomo, że przy takim dużym projekcie kończą się również pewne rozliczenia i one trwały jeszcze przez parę dobrych miesięcy, także ostatecznie projekt został zamknięty. Światowe Dni Młodzieży przyniosły wiele dobrych rzeczy. Przede wszystkim szereg projektów, które rozpoczęły się w tamtym czasie, w tamtym okresie, trwa do dzisiaj. Przede wszystkim telewizja, w której dzisiaj jestem i spełnia swoje założenia, które na ten czas może były takim formą raczkowania. W tej chwili jest to profesjonalna agencja telewizyjna, która realizuje pasję młodych ludzi, unaocznia i w jakiś sposób stara się tych młodych ludzi wesprzeć i pomóc im. Pozostały oczywiście diecezjalne warsztaty muzyczne, pozostały spotkania, te eventy duże, które kumulowały tą młodzież przez ten czas po Światowych Dniach Młodzieży. W ramach tych spotkań, powiedzmy sobie Niedzieli Palmowej, czy też innych spotkań takich w Sączu, w Mielcu, pozostało szereg wzajemnych relacji, pozostało szereg kontaktów, czy to ze światem publicznym, gdy mówimy tutaj o urzędach miast, gmin, ale też od strony tutaj biznesowej. Powstało wiele takich dobrych źródeł, które w jakiś sposób pomagają i wspierają do tej pory zaangażowanie młodych ludzi w diecezji. Dzięki właśnie tym wsparciom, tych szeregu różnych partnerstw publiczno-społeczno-prywatnych była możliwość właśnie między innymi taka, że ksiądz biskup, który był dla nas ogromnym wsparciem, przyczynił się również do tego, że wiele młodych ludzi, których nie stać było na podróż do Krakowa, mimo że to tak blisko, mogli do tego Krakowa wyjechać. I za to jesteśmy wdzięczni wszystkim ludziom dobrej woli, którzy zaangażowali się w realizację tego projektu. Bardzo dziękujemy.